Witamy w programie Miasto żyje. Dziś m.in. nowy system informacji miejskiej oraz Międzynarodowy Dzień Przytulania. Polska Orkiestra Symfoniczna skończyła 35 lat. Jubileusz świętowano podczas uroczystego koncertu. Gościem specjalnym była Juliana Awdziejewa, laureatka pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Warszawie. Życzenia składał jubilatce m.in. zastępca prezydenta Płocka Roman Siemiątkowski. Ja życzę orkiestrze, aby pod szczytem filharmonii we własnej sali koncertowej obchodziła jubileusz nie 70-lecia, ale 45-lecia istnienia. Jak przystało na urodziny, były także prezenty. Urząd Miasta i Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica podarowały orkiestrze obój koncertowy. Z krajobrazu Płocka znikną dotychczasowe tablice z nazwami ulic czy numerami budynków. Zastąpią je nowe, jednolite dla całego miasta. Projekt systemu informacji miejskiej ma być gotowy do końca marca. Wdrażanie potrwa do 2014 roku. Wszystko po to, aby poruszanie się po mieście było łatwiejsze, zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Nowe tablice z nazwami ulic pojawiły się na skrzyżowaniu Mickiewicza i Obrońców Westerplatte. Nie jest to jeszcze docelowe oznakowanie. Miejski Zarząd Dróg testuje na razie inny sposób montowania tablic. Po raz pierwszy zawisły one nad ulicą na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej. Trwa zbiórka plastikowych nakrętek. Akcja prowadzona jest we wszystkich płockich szkołach i przedszkolach. Od niedawna nakrętki można przynosić także do Urzędu Miasta. Pojemnik znajduje się przy wejściu od ulicy Zduńskiej. Plastikowe nakrętki, które uzyskamy ze zbiórek prowadzonych w szkołach, przedszkolach i tutaj w Urzędzie Miasta, sprzedamy, a pieniążki uzyskane w ten sposób przekażemy podopiecznym Stowarzyszenia Silni Razem. Akcję podsumujemy na koniec czerwca. W Książnicy można oglądać coroczną wystawę fotograficzną Mój Płock. W tym roku zaprezentowano 47 zdjęć. Ich autorami są członkowie Płockiego Towarzystwa Fotograficznego. Podczas wernisażu odbył się konkurs na najlepszą fotografię. Swojego faworyta wybierało profesjonalne jury oraz publiczność. Zarówno jednym, jak i drugim najbardziej spodobała się praca Doroty Jędrzejewskiej. Wystawę do końca stycznia będzie można oglądać w budynku przy Kościuszki, a później w filii numer 5. Trwa konkurs na najpiękniejszy płocki kalendarz. W tym roku po raz pierwszy można głosować za pośrednictwem SMS-ów oraz e-maili. Do wyboru jest 20 prac. Wszystkie do obejrzenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Głosowanie potrwa do 6 lutego, a 3 dni później w Domu Darmstadt odbędzie się wernisaż wystawy pokonkursowej. Zapraszam Państwa do udziału w głosowaniu na najlepszy płocki kalendarz. Tegoroczna 10. już edycja wystawy połączona z konkursem prezentuje najciekawsze kalendarze związane z naszym miastem. Orlen Arena przez 3 dni była miejscem rozgrywek badmintonistów. Na Międzynarodowe Mistrzostwa Polskie Juniorów zjechali najlepsi zawodnicy z 11 państw, w sumie ponad 160 osób. Mecze były rozgrywane na 6 boiskach. Zawodnicy zmierzyli się w grze singlowej, deblowej oraz mikście. Najlepsi okazali się reprezentanci Francji i Rosji. Polakom niestety nie udało się stanąć na podium. Na zakończenie przypominamy, we wtorek Międzynarodowy Dzień Przytulania. Świętować na pewno będą dzieciaki z przedszkola niepublicznego Modrzewiowa. Maluchy zdradziły nam, dlaczego ich zdaniem ludzie się przytulają. Bo to jest bardzo miłe, bo oni się bardzo kochają. Bo to jest bardzo miłe i jak ktoś to kocha, to ja a nie kocham. Jak zauważyły przedszkolaki, przytulają się nie tylko ludzie. Wiesz, z kim mogą się jeszcze przytulać? Mój kot często się przytulał wcześniej, ale już nie, chyba będzie się chyba się przytulał, nie wiem. Ja kiedyś byłam z mamą i widziałam dwie foki leżące na kamieniu przytulone.
A ja widziałem, jak byłem w zoo naszym płockim, to widziałem takie małe lewki, które się przytulały. Zapytaliśmy dzieci, do kogo zamierzają przytulać się w tym wyjątkowym dniu? Do mamy. Do mamy i taty. Do babci, dziadka, mamy i taty. Do rodzeństwa. Do Rafałka, do Agatki i do Antka. Do Ani. Do Spajkego, do babci, do dziadka, do taty i do mamy.